Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser. W 1981 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W latach 1982-1987 uczęszczał do Columbia College w Chicago. W 1988 roku ukończył kurs w Amerykańskim Instytucie Filmowym. Od 1993 roku współpracuje ze Stevenem Spielbergiem przy wszystkich jego produkcjach. Ja pamiętam, jak małego chłopca pisałem w podstawówce, w drugiej czy trzeciej klasie pisałem Gianni Kamiński, nie, jako taki, wiesz, żart, ale Gianni Kamiński. Takie marzenia było, żeby wyjechać. Jak przyjechałem do Chicago w 1980 roku, bez języka, bez pracy, bez niczego. Ja jakoś jeszcze byłem młody, to chciałem, przyjechałem do Ameryki na marzenia, także poszedłem za te marzenia. Zawsze miałem jakieś zainteresowania artystyczne, mi się wydawało. Zawsze film kochałem. I zdecydowałem się, żeby pójść do szkoły filmowej, żeby zobaczyć, czy mi się spodoba, czy może jakoś wyjdzie, czy będę lubił ten film, nie? Ja próbuję chyba unikać ładnych obrazków, to może się mieć troszkę dziwnie, ponieważ moje obrazki często są uznawane jako ładne. I zrobiłem film taki wyreżyserowany przez Diane Keaton, aktorkę bardzo znaną, który się nazywał Dziki Kwiat. I ten film telewizyjny zobaczony był przez Spielberga i jemu się bardzo zdjęcia spodobały. I się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o filmach i tak dalej, nie, jak był filmowcy. I zaproponował mi współpracę przy telewizyjnym filmie dla jego kompanii. Stevenowi bardzo się praca podobała i zaraz po tym telewizyjnym filmie zaoferował mi listę Schindlera. Pierwszy Oscar, to wiesz, że stałem za listę Schindlera i tak, wiesz, ja naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy. Nie wiedziałem, co to znaczy. Takie konsekwencje były, że po prostu lepsze scenariusze można czytać, więcej respektu się dostaje, więcej można się wypowiedzieć. Po drugim Oscarze to po prostu już wtedy daje zupełną wolność względem wypowiedzi przez światło i przez kamerę. Zupełnie artystycznie jest się wolnym. Zrobiłem 10 filmów ze Stevenem i zrobiłem 3 filmy na zewnątrz bez Stevena. Nie? Zrobiłem film, który się nazywa Przygody Huckleberry Finna, zrobiłem Jerry Maguire i zrobiłem 4 filmy. Zrobiłem film Little Giants i jeszcze zrobiłem mu opowieść, która się nazywa Tall Tale. I've never worked with one cameraman before, especially sequentially like this. And, you know, we just kind of hit it off on Schindler's List and never stopped working together. And I don't plan to. I just think he's the best cameraman I've ever worked with in my life. Janusz Kamiński jest laureatem 2 Oscarów. W 1994 roku za film Lista Schindlera, a w 1999 za film Szeregowiec Ryan, a także 2 nominacji do Oscara. W 1998 za Amistad oraz w 2008 za film Motyl i Skafander. Jest także laureatem nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA i Brytyjskiego Stowarzyszenia Operatorów. Obie za listę Schindlera.